No, czekamy na śniadanie. Kochani, idziemy na obiad. Za 8:13. Temperatura 22,5, jest chłodniej niż wczoraj o 10 stopni. Basieńka przed chwilą pojechała. Pan Wojtek zabrał, pojechała do Sylwii. A proszę, tu Romeo śpi. Położył się. Dzwoneczki mu dzwonią. Ale to mu nie przeszkadza. Śpi. Maleństwa dostał jeść. Proszę, jedzą. No i były 4 kotki na początku, później 5 i znowu są 4 kotki. Pojechała Basieńka. Nie ma. Gdzie ja klucze położyłem? Chyba w kieszeni. Tak. Romeo tutaj jest. A Julcia? A Julcia jest jak świętej pamięci Maciulek, który tutaj spoczywa. To znaczy, ona nie chce przyjść do bocianówki. Najwyżej tu pod bocianówkę przyjdzie. O. Bo ona chyba zazdrosna jest. Ona chce, żeby się nią tylko zajmować. Julcia, kiciulka, czemu nie chcesz przyjść do bocianówki? Wiesz, jak tam fajnie jest w bocianówce. Chodź, Julcia, nasza gospodyni, bez ciebie tak pusto tam w tej bocianówce, co? Julcia, nie bądź taka, co? Przyjdź do bocianówki, kicia. Ach ty. Wczoraj cały dzień jej nie było. Przedwczoraj też. W nocy jest, o 4 wychodzi. Z Romeo nie ma. Ale do bocianówki nie przychodzi. Nawet pod bocianówkę. Dzisiaj jakoś wyjątkowo przyszła teraz. Tak jakby wiedziała, że Basieńka odjeżdża na zawsze. No tu nasze maluchy się najadły. No i teraz będą brykać. A my też się najemy, bo właśnie pójdziemy na obiad.